Otwieram posiedzenie Komisji Ładu. Proponowany porządek. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji Ładu. Omówienie materiałów na sesję. Przyjdzie do nas pani skarbnik i te zmiany budżetowe, jak będą, poinformuje nas. Wnioski z komisji wyjazdowej dotyczące tego przoku i stanu dróg w gminie. To z poprzedniej komisji. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnej Komisji Ładu. Proponowany jest na 4 listopada, godzina 10. Jak państwo odpowiadają, przepraszam. To jest środa. 4 listopada. Na którą? Na godzinę 10. Może tak być? Czy proponowany porządek odpowiada państwu? Dobrze, to rozpoczynamy komisję. Zapiszcie sobie 4 listopada, godzina 10. Czwarty w środę. Rozumiem, trzeci. Czwarty listopada. A już listopad będzie, proszę państwa. Godzina? Dziesiąta. Poproszę może koleżankę Grażynkę o odwołanie protokołu z poprzedniej komisji. Protokół z posiedzenia Komisji Ładu Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 1 października 2019 roku. Obecni Tadeusz Groszek, przewodniczący komisji, Grażyna Barbara, zastępca przewodniczącego, Bogdan Siński, członek komisji, Włodzimierz Feliks Malinowski, członek komisji, Robert Patyszka, członek komisji, Jan Zbigniew Porzeko, członek komisji. Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący i zaproponował następujący porządek. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji, sprawy bieżące, w tym zapoznanie się z korespondencją, wyjazd na drogi gminne, ustalenie terminu kolejnego posiedzenia komisji. Porządek został przyjęty. Protokół nr 20/2015 z 7 września 2019 roku został przyjęty. Do komisji wpłynęły następujące pisma. Uchwała nr WA251/2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 września 2015 roku w sprawie opinii o informacji i o przebiegu wykonania budżetu gminy Tłuszcz za pierwsze półrocze 2015 roku. Pozytywne pismo stanowi załącznik nr 1 do 97. Komisja zapoznała się. Petycja od radnego Włodzimierza Pideszka i mieszkańców okręgu centrum w Tłuszczu w sprawie przeniesienia punktu selektywnej odbiórki odpadów komunalnych w Tłuszczu na ulicy Wiejskiej w miejsce, które będzie spełniało wszelkie warunki sanitarno-epidemiologiczne oraz wykonanie hermetyzacji oczyszczalni ścieków. Pismo stanowi załącznik nr 2 niniejszego protokołu. Komisja zapoznała się i w dniu dzisiejszym uda się na wizję lokalną do Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Tłuszczu w celu sprawdzenia podnoszonych w piśmie przez mieszkańców problemów, jakie stwarza lokalizacja przoku i oczyszczalni ścieków. Termin kolejnego posiedzenia ustalony na dzień 12 października 2015 roku, godzina 11. W drugiej części posiedzenia komisja udała się w teren w celu oceny stanu dróg w gminie i w związku z wnioskami, jakie wpłynęły do Rady odnośnie ujęcia w projekcie budżetu gminy na 2016 rok realizacji inwestycji drogowych w Gniącym, Sasinowie, Szczepanku, Franciszkowie, Rusiu, Mokrej Wsi, Paganie, Jaźwiu, Jasienice oraz w Tłuszczu ulice Zakrzewie, Cicha, Wiśniowa, Cisowa, Lazurowa, Planowa, Mazowiecka, Leszczynowa, Przejazdowa, Lipowa, Kolejowa, Rusa, Słowackiego, Poniatowskiego, Sierżeskiego. Na tym protokół zakończony. Przewodniczący komisji. Praktycznie wszystkie wymienione, nawet tam niektórych mieliśmy więcej, jeszcze tych ulic zaliczone. Czy macie państwo jakieś uwagi do protokołu? Bardzo. Tam jeszcze poprzedni. Dobrze. Odczytane, nie podpisane. Tam jest karteczka. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak, tak, tak. Widzę. A tu było to czytane. Mm-hmm. Chciałem bardzo serdecznie przywitać na naszym posiedzeniu panią skarbnik. Pani skarbnik, prośba, ponieważ jutro jest sesja i chcielibyśmy, a w proponowanym porządku obrad jest zmiany są w uchwale budżetowej na rok 2015. Czy pani kilka słów dobrze informacji na ten temat? Proszę państwa, jeśli chodzi o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tłuszcz na 2015 rok, no
następuje zwiększenie dochodów o 1 107 293 zł i również zwiększenie wydatków o tą samą kwotę 1 107 293 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów będzie wynosił 54 546 411 zł i 10 groszy, a plan wydatków budżetu 55 611 390 zł i 92 grosze. Jeśli chodzi o przychody, o rozchody, nic nie ulega zmianie. Natomiast tak, w dochodach mamy zwiększenie środków na zadania zlecone w dziale 801. Kwota 3850 zł, no to jest kwota przyznana na podręczniki. W dziale 801 mamy zwiększenie planu dochodów o 7000. To jest dotacja z miasta Wołomin na dowóz osób niepełnosprawnych do powiatowego środowiskowego domu pomocy tutaj w Tłuszczu. W dziale 852 mamy zwiększenie w dwóch rozdziałach 85212. Jest to kwota 1 084 734 zł. I w rozdziale 85213 zwiększenie dochodów o 11 359 zł. Są to zadania zlecone, a więc otrzymujemy dotacje na zadania zlecone. No i oczywiście ma to przełożenie jakby na stronę wydatkową. Na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego również jest zwiększenie w dziale 852 na zadania zlecone, kwota 350 zł. I to są zmiany, które obejmuje projekt uchwały, jeśli chodzi o dochody. Natomiast jeśli chodzi o wydatki, proszę Państwa, to tak, jest zwiększenie o 1035 zł w takim projekcie, który jest realizowany przez marszałka, przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy o Mazowszu. Ten projekt jest od kilku lat realizowany. Już w tej chwili z końcem października jest jakby zakończenie tego projektu. No i marszałek wystąpił z aneksem do umowy o zwiększenie takiej kwoty 1035 zł na to zadanie. Następnie mamy w dziale 600 zmiany dotyczące Funduszu Sołeckiego Stasinów. Do końca października jakby sołectwa mają możliwość dokonywania zmian no, w tym Funduszu Sołeckim na 15 rok i Stasinów dokonał zmiany. Było wykonanie projektu budowlanego drogi z nawierzchnią asfaltową między mostami, a teraz będzie remont drogi w Stasinowie. Następnie mamy przeniesienie środków z budowa ulicy Piekarskiej w Tłuszczu, kwota 4944 zł na bieżące utrzymanie dróg. No to tak na wniosek zostały te pieniądze z tego zadania budowa ulicy Piekarskiej. Mamy zwiększenie, mamy zmniejszenie najpierw w dziale 710. Dotyczy to planu zagospodarowania przestrzennego w Jasienicy. Na wniosek kierownika Wydziału GK no przenosimy to zadanie w części na 2016 rok. Mamy zwiększenie w dziale 754, rozdział dotyczy ochotniczych straży pożarnych. Zwiększenie no, związane z wyjazdami do akcji o 30 427,54 zł. Zmniejszamy rezerwę ogólną o 5900 zł. No to na wnioski tutaj jest zmniejszenie tej rezerwy. Mamy zmiany dotyczące Funduszu Sołeckiego Szymanówek. No i tutaj też sołectwo dokonało zmiany. Były środki przeznaczone na edukacja publiczna, doposażenie szkoły podstawowej w Mokrej Wsi, a teraz zmienili kwota 1000 zł, a zmienili na doposażenie zespołu szkół w Mokrej Wsi na zakup komputerów do pracowni informatycznych, czyli zakup pomocy dydaktycznych. W pozycji 9 mamy zadanie zlecone w dziale 801, a więc otrzymaliśmy dotację, no i w tej samej wysokości wprowadzamy wydatki, jest to kwota 3850 zł związana z podręcznikami, tak? Dostaliśmy dotację na zakup podręczników do szkół. W pozycji 10 mamy zwiększenie planu wydatków o 7000 zł. No, będzie to realizowało ZOPO. No,
to wydatki związane z dowozem tych osób niepełnosprawnych z Wołomina do tego domu. Otrzymaliśmy taką dotację, wprowadzamy wydatki. W pozycji 11 mamy zmiany na wniosek kierownika OPS-u, ale zmiany w planie finansowym, czyli tutaj przesunięcia tylko między paragrafami. W pozycji 12 mamy zmiany dotyczące opieki społecznej. No i tutaj mamy zadanie zlecone, otrzymaliśmy dotację w kwocie 1 084 734 zł i druga dotacja na opiekę społeczną to jest 11 359 zł i te kwoty są tutaj rozpisane w poszczególnych paragrafach. Następnie mamy no również w dziale 852 pozostałej działalności też otrzymana dotacja 350 zł na zadanie zlecone i też jest rozpisane te 350 zł w poszczególnych paragrafach. W pozycji 14 mamy zmiany dotyczące Funduszu Sołeckiego, to jest Fundusz Sołecki Mokra Wieś, kwota 2800 zł. Planowane wcześniej środki były na dofinansowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci w zespole szkół w Mokrej Wsi. A w tej chwili te środki będą przeznaczone na doposażenie zespołu szkół w Mokrej Wsi, zakup komputerów do pracowni informatycznej. To kwota 2800 zł. I druga zmiana było 800 zł przeznaczone z Funduszu Sołeckiego Mokrej Wsi na zakup płotu drewnianego spaniającego boisko do siatkówki, a w tej chwili te środki zostają przeniesione na tablice informacyjne, wykonanie i montaż tej tablicy. W pozycji 15 mamy zwiększenie wydatków na oświetlenie placu zabaw w miejscowości Waganka o 1000 zł. No to na wniosek radnej, tak chyba. W dziale 915 mamy zwiększenie wydatków o 1500 zł na projekt budowa oświetlenia ulicznego Jasienica ulica Żytnia. Też na wniosek radnego. I w dziale 900, rozdział 915 mamy zwiększenie planu wydatków o 5800 zł na budowę i projekt oświetlenia ulicznego przy ulicy Aksamitnej. Też na wniosek radnego. Czyli co, wszyscy mają te wnioski już poskładali do sesji, żeby właśnie później nie... Ale nie, na się nie zmieniała ta. Te wniosek radnego o przesunięcie środków. Ale, ale czy wszyscy, czy nie będzie zmiany na sesji? Myślę, no właśnie, że będą. Będą, no to myślę, trzeba było popytać może radnych, żeby to od razu wprowadzić i byśmy mieli rozwiązany, prawda? No bo na sesji, jak jest teraz czas na to. No tak, ale dzisiaj był radny Sobczak, no, u burmistrza rano. No i właśnie też, no będzie chyba zgłaszał jakieś tam no tak, no ale też się zdąży pani to wpisać. No to musiałabym jako autopoprawkę wprowadzić, tak? No tak, właśnie, ale jeszcze miał uzgadniać to z Wydziałem Inwestycji. Proszę Państwa, ale to czy mówimy o nowym budżecie? Nie, nie, nie. O tym budżecie to możemy nie zgłaszać tych zmian na sesji, tylko wcześniej tam uzgodnić, prawda? Żebym jako autopoprawkę wniosła. Odnośnie punktu 15 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1000 zł. Na zadanie oświetlenie placu zabaw w miejscowości Waganka, a co się zmniejsza za 1000 zł? Rezerwa. Rezerwa. Czy to są wydatki z rezerwy? Tak, tak, tak. Na wniosek chyba radnej. Tak. Czy do tych zmian macie Państwo jakieś uwagi? Jak wyglądają Pani Skarbnik prace nad przyszłorocznym budżetem? No tak naprawdę dopiero rozpoczynamy te prace, tak? Dopiero opiniują wydziały merytoryczne. No i dzisiaj wszystko spłynie, tak? Myśmy już na Komisji Budżetowej część kultury omówili. Mamy tutaj już decyzję, także Pani to przedstawimy burmistrzowi. Teraz już intensywnie. Później będziemy debatować już tam, bo dociągamy, tylko że to jest etap trochę późniejszy. No i chciałbym, żebyśmy się spotkali Pani Skarbnik, żeśmy jakiś dzień ustalili, byśmy tam nad tymi rzeczami, jeśli chodzi o oświatę, to byśmy może poomawiali to. Chciałbym przy tym uczestniczyć. No to później przekażę Komisji Budżetowej no i na Komisji Ładu jakieś takie zmiany czy coś. Komisja Ładu już zapoznawała się z tymi niektórymi wnioskami tak samo do budżetu i
tu wy rozpatrywaliście już na budżetowe. Tak. Jak najbardziej my tak samo jesteśmy za tym popierani. Czyli do protokołu trzeba było. Tak. Tam prowadzicie. I myślę, że kolega przewodniczący będzie czuwał na to. Przewodniczący opinii o tych wnioskach. Oczywiście. Proponował spotkania w pełnym składzie rady, żeby skonsultować. Później. Nie, no na pewno już później tak. Zrobimy było posiedzenie klubu takie już, żeby było tak do 5 już to, ale to tak. To już może troszkę potrwa. Tak, jeszcze po co? Bo tak nie ma na razie potrzeby. Nie, jeszcze na razie to za wcześnie, proszę Państwa, bo tak do 15 października no jakby jest czas na przekazanie nam informacji odnośnie dotacji na 16 rok, czyli tak no jeszcze tam prawda nie pospływały z zewnątrz, zewnątrz. Tak. Te informacje jeszcze nie pospływały, to dopóki nie mamy dochodów, to nie ma jak to trudno rozmawiać o wydatkach. Tak? Dokładnie. Czy macie Państwo jakieś pytania do Pani Skarbnik? Dziękujemy ślicznie. Dobrze, ja jeszcze proszę tak? Państwa odnośnie tego WPF-u może powiem kilka słów, bo w WPF-ie no, są wprowadzone zmiany dotyczące no, tego projektu, tak. Prawda, który realizuje marszałek, ale jeszcze wprowadziliśmy zmiany dotyczące jakby wydatków na 16 rok na energię elektryczną 600 tysięcy złotych, bo no, jest potrzeba jakby ogłoszenia wcześniej przetargu, więc wprowadzamy te wydatki do WPF-u. Również będzie no, rozpoczęta procedura zgodnie z prawem zamówień publicznych na opracowanie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. No też to po prostu wcześniej, żeby od 1 stycznia można było realizować. Także takie zmiany są jakby wprowadzone w tym WPF-ie dotyczące 16 roku. Bo tutaj żadnych innych uchwał nie ma, prawda, tutaj z Pani strony? Nie, na następną sesję będą, no jakby tam... No ale te przyzwolenie chcieliśmy Pani dać do tych... Dobrze, ale to myślę, że na 16 rok, tak? Do projektu budżetu już na 16 rok wprowadzili, no, żeby tak? To już dokończyć ten rok. Ten rok tak, to nie Pani, jest, no 1000 złotych brakuje do inwestycji, trzeba robić sesję. Trzeba robić sesję. Tak. To jest niepotrzebne, no, tak. To jest tak. Niepotrzebne, tym bardziej, że... Tu nie widzimy, żeby skarbniczka tu nam w jakiś sposób jakieś tu robiła, że mam jakiś kłopot, że jakiś się pojawia kłopot. To ja nie widzę, na razie nie widzę. No i tym bardziej, że poprzednia kadencja też upłynęła w miarę dobrze, można powiedzieć, prawda? Także te utrudnienie jest niepotrzebne. To jest niepotrzebne. Dobrze. No tak, dziękujemy. Takie zmiany będzie można dokonać w ramach działu, tak, w inwestycji. Tak, no właśnie. Tak, ale nie przez, no jakby nie tworząc nowego przedsięwzięcia. No tak, tak. To jest też ograniczenie dla nas pewne. No ale tak jak pan tutaj radny mówi, że no, przesunięcie 1000 złotych i trzeba robić sesję, jak nie sesję, mamy kompetencji. No, nie da się inaczej. Nie można wziąć. Pęskarnik nie może wziąć pieniędzy, pomimo że ma. Tak, tak. Tak. To samo mieliśmy w OPS-ie takie środki przyznane z dotacji, proszę Państwa, i one tam wpłynęły chyba w czerwcu, jakoś już po sesji, bo chyba 16 czerwca mieliśmy sesję, no i trzeba było czekać do następnej sesji, bo to paragraf 401, tak. Czyli to wynagrodzenia i też tutaj burmistrz nie ma upoważnienia, też. No i nie można było wprowadzić po prostu kilka miesięcy, no musiałyśmy przytrzymać to. Ten wniosek. Aż do sesji dopiero. Tak, tak, rada. Tak. To niewielkie pieniądze. Niewielkie, ale no nie można właśnie. Ale nie można było prowadzić. Izba Obrachunkowa by to zakwestionowała no przy tak. Kontroli. No tak, bo to tak to chyba ze 3 miesiące po sesji były. Taki był nieaktualny plan dotacji. No ale no nie ma upoważnienia. Trudno tak. Robić sesję, prawda, co chwilę, tak? Tak jest. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodząc dalej, to A i B już mamy tutaj omówione uchwały. Teraz jest w sprawie uzgodnienia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych przy pomnikach przyrody. To tutaj, nie wiem, czytaliście już, to chodzi o te dęby na Balcerach. Są tam te dwa dęby. Tak? Znacie sprawę? Dobrze. Następnie jest w sprawie zmiany nazwy ulic w mieście Tłuszcz. Tu proszę Państwa, koło stadionu, ta ulica Łąkowa. Jak skręcamy w prawo, tam będą dwie uliczki. Jedna będzie nazywała się Bażantowa, druga Strumykowa. Tak. Tak są mieszkańcy. No i tak będzie. Także ta Strumykowa to jest w stronę Strumy. Gdzie ona tak dalej. To co, żeśmy może byli tam na tej... Nie, bo to w prawo. Nie,
prawo. Aha. Prawo. Aha. Nie w stronę słoneczną w lewo. Bo jak jest mowa, skręca słoneczną i ona się ciągnie jeszcze tam dalej do mostku, o tam gdzie byliśmy przy no tym to mostku. To mówię, że ta. A tu, ta, te łódki dobędą w prawo. Aha. Także to też znana już Państwu sprawa. Następna uchwała to jest w sprawie programu współpracy gminy Tłuszcz z organizacjami pozarządowymi. I tu jest o działalności pożytku publicznego, wolontariacie na rok 2016. To co roku to przyjmujemy. Zapytaliśmy, moglibym zapytać panią skarbnik, ale to cośmy na komisji budżetowej omawiali odnośnie to, co kolega tu spieszał, zgłosił po części, że do tej orkiestry, gdyby było w szkołach, można było to zorganizować, to może byśmy dostali dofinansowanie z zewnątrz. Ale to trzeba było pytać, ale nic nie stoi na przeszkodzie, prawda? To by nam troszkę odciążyło tutaj te wydatki na to stowarzyszenie. Ale to w trakcie. Dobrze. W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, tu chodzi o Jarzębie Łomu, prawda kolego? Kolego? Tak, to chodzi o ten teren przy stacji kolejowej, o której gmina występuje, żeby kolej, od kolei nabyć ten. No, zgoda kolegi, radnego Koszalki, tak. Mieszkańcy chcą? Byśmy byli na komisji budżetowej. No, każde, że tak powiem, przejęcie dla wioski to mieszkańcy chcą, z tym, że w Jarzębiej Łące jest potrzebna cały czas sala na spotkania dla mieszkańców, prawda? I czy tam będzie trzeba jakiś remont zrobić, czy? Nie no, tam w ogóle ten budynek ma ponad 100 lat i jest totalnie spróchniały i tam wymaga remontu. Tam po prostu wymaga to normalnie odbudowy. Natomiast kwestią jest to, że mieszkańcom w dalszym ciągu jest potrzebna sala na spotkania, prawda? I jest kwestia tego typu, że po prostu trzeba tą salę albo dobudować, albo gdzieś w jakimś innym miejscu zrobić, bo ten budynek nie rokuje nadziei na to, żeby tam była sala. W ilu procentach Jarzębia Łąka jest zwodociągowana? Mniej więcej. Jarzębia? 100%. Nie, 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 nie. Jeszcze trzy ulice nie są zwodociągowane. Natomiast jest. Tak, jeszcze trzy ulice nie są zwodociągowane. Natomiast nie ma w ogóle wodociągu, jeżeli już kolega pyta. Na Rysiu, Borysie zostało pominięte w poprzedniej kadencji. Wodociąg na Kozłach nie jest dokończony, bo tylko jest zrobiony przy drodze głównej. Nie jest wodociąg dokończony na Wólce, bo też jest tylko przy drodze głównej zrobiony. I nie jest wodociąg zrobiony również na Moczydle. Natomiast ten SUW, który jest w Kozłach, on zabezpiecza wodę i pozwala na to, żeby przyłączyć w każdej chwili mieszkańców, którzy by odbierali wodę i jednocześnie byli płatnikami, co poprawiało efektywność inwestycji. A jaki byłby koszt dobudowania, ewentualnie remontu tego budynku? To trzeba zrobić projekt. Szacunkowy. Nie, no nie będę strzelał tego, bo to musi wynikać z projektu. Rozumiem, ale czy w tym momencie nie jest ważniejsze wodociągowanie w innych wsiach niż sala do spotkań? No mi się wydaje, że sobie, powinniśmy ustalić sobie jakieś priorytety, bo jeżeli zaczniemy... No to tym samym ciągiem rozumowania, to w to rozumowanie wchodzi zarówno Miące, jak i kwestia budowy domu kultury w Jasienicy. Ja również to samo podejście mam do tych dwóch inwestycji, więc ustalam priorytety. I o ile na przykład w Miącem jest szkoła, jest sala gimnastyczna i jest się gdzie spotkać i prowadzić działalność po godzinach, o ile w Jasienicy jest szkoła, jest gimnazjum, jest sala gimnastyczna i przy wykorzystaniu tych obiektów jest możliwość prowadzenia aktywności społecznej na terenie szkoły, o tyle w Jarzębiej Łące nie ma miejsca, gdzie w ogóle można zrobić zebranie. No i za tym bardziej, że Jarzębia Łąka, jak Fiukały, załóżmy się, odejmie, które i tak ciążą w stronę, że tak powiem, stacji do Jarzębiej Łąki, w stronę centralki i w stronę wodociągu i telefonizacji, to Jarzębia Łąka nie ma nawet sali, gdzie się spotkać. Dobrze, więc jest to absolutna konieczność, tym bardziej, że w Jarzębiej Łące jeszcze chwilę. Je rusza sprawa Jarzębinowej wioski, gdzie jest aktywność społeczna duża, gdzie pracuje teatr, gdzie ludzie robią zebrania. Robią to w pokojach prywatnych, nie mają w ogóle gdzie się spotkać.
Także jest to konieczność w porównaniu do innych miejscowości. No i ze względu na to, że Jasienica ma po prostu, ten dom kultury ma być budowany, bo projekt będzie do końca grudnia, dlatego w następnym roku nie robimy inwestycji, nie rozpoczynamy ze względu na brak środków. Dopiero to rozpoczynamy w 2017 roku i tu kierunek do kolegi Pożarki, że mógłby też skorzystać z takiego czegoś, że jeśli brak jest środków na ten 16 rok, to można by było rok poczekać, prawda? I te dwie inwestycje jednocześnie, prawda? Wrócę do tego, wracam do tematu wodociągowania, że wiadomo, jest to priorytet w naszej gminie. Przede wszystkim wodociągowanie. I w tym momencie wyrasta kilka inwestycji w jednym momencie, pod tytułem Wiejski Dom Kultury, filia, etc. I wodociągowanie stanie. Wodociągowanie stanie automatycznie. Ustalmy sobie priorytety, bo w jednej wsi zrobimy Wiejski Dom Kultury, w drugiej wsi zrobimy Wiejski Dom Kultury. Nie będą porobione wodociągi i ci mieszkańcy, jeżeli będzie taka susza jak w tym roku, kulturą napiją się. To może popatrzmy na standardy, jakie są w poszczególnych miejscowościach, jeżeli chodzi o salę, o działalność i tak dalej, prawda? Porównajmy szkołę w Mokrej Wsi i szkołę w Kozłach, gdzie w szkole w Kozłach dzieci w ogóle nie mają możliwości prowadzenia zajęć z zakresu WF-u. Natomiast ilość uczniów jest porównywalna. Porównywalna jest ilość uczniów w Miąsem ze szkołą w Kozłach. W jednej szkole jest hala sportowa, w drugiej szkole jest hala sportowa, natomiast tam nie ma nawet miejsca, gdzie można prowadzić zajęcia. Gdyby to był zakład przemysłowy, to by przyjechał jakiś inspektor i by go zamknął ze względu na brak możliwości. Moje pytanie brzmi... Ale Zbyszku, tutaj spójrz na szkołę w Tłuszczu, gdzie dzieci chodzą od 7 do 17, przepełniona szkoła, po wiele oddziałów na każdym poziomie i też staje pod znakiem zapytania, kiedy zaczniemy budować szkołę po drugiej stronie torów. Dokładnie. A jest potrzeba. Do tematów wiejskich domów kultury, czy były przeprowadzane jakiekolwiek konsultacje, czy mieszkańcy potrzebują takiego obiektu, czy po prostu woleliby mieć sfinalizowany wodociąg. Posłuchaj, na pewno potrzebują, kiedy nie mają gdzie się spotkać. Ale nie można powiedzieć, że potrzebują, skoro nie były żadne konsultacje społeczne przeprowadzone. Od lat mieszkańcy zabiegają. Jeszcze 6-8 lat temu były robione zebrania wiejskie Jarzębiej Łąki w szkole w Postoliskach. I w dalszym ciągu, jak jest jakiekolwiek zebranie wiejskie, to trzeba robić te zebranie wiejskie w Postoliskach. Także jest kwestia tego typu, że nie może być tak na dłuższą metę, że wieś, która jest, tak jak mówię, się te Fiukały od Postolic odejmie, to jest trzecia w gminie pod względem wielkości, nie ma gdzie zrobić zebrania. Ja się z tym zgodzę, no ale czy... Tak nie może być po prostu. Czy mieszkańcy napiją się wodą z Wiejskiego Domu Kultury? Nie, niestety. Jednak jakieś priorytety. Jakieś priorytety tej gminie powinniśmy mieć. A nie po prostu każdy... Ja też mógłbym w tym momencie próbować wprowadzić na osiedlo Borki jakąś filię... No ale to tutaj możemy rozpatrywać... Ale to jest... Ale to znaczy, jest bezrzyna, to znaczy są tutaj kolego, w obrębie miasta to masz do dyspozycji szkołę po jednej stronie, szkołę po drugiej stronie, masz dom kultury, masz halę sportową... Ale to jest taka sama odległość... Nie porównuj w ogóle tych miejsc... Jak Jarzębia do Postolisk. Dokładnie, tak samo ma Jarzębia do Postolisk, jak moje osiedle do centrum miasta lub tutaj też jest no, przepełnienie, to nie jest tak, że dom kultury czeka teraz na sportowe. Te same odległości. To są te same odległości do pokonania. Ale właśnie temat jest ta szkoła i tutaj będziemy wchodzili w ten temat, jeśli chodzi o na pewno budowę, bo na rozbudowę to myślę, że się nie będziemy pisać, pomimo, że no, radni tu podpowiadają, że dobre i to by było. Po części tak, dobrze, słusznie, ale róbmy to, bo musi być to na nowym. Musi być na tej stronie kolejowej, tam, za przejazdem. Miejsce jest, zdanie zagospodarowania tego. Wracam do priorytetów, bo nie można będzie mieszkańcom w jakiś sposób wytłumaczyć tego, że będą chodzili po błotnistych, grząskich drogach, niebezpiecznych ze względu na brak chodników, ciągi pieszojezdne, nie będą mieli wody, czyli nie będzie wodociągu, a będzie budowane w tym momencie domu kultury. No mi się wydaje, że to zmierza nie w tym kierunku, w którym powinno zmierzać. Ustalmy sobie jakiekolwiek priorytety przede wszystkim. Do 2017 roku, w 2017 wpisujemy tą szkołę,
Jeśli tylko, chodzi o proszę Państwa, zauważcie też jedną sprawę. Do której mówisz? 17. Mieszkańcy. Po tamtej stronie toru. Po tamtej stronie toru. Chwileczkę, koledzy. Ale jest konieczność zrobienia sali w szkole Kozła. Koledzy, posłuchajcie. Zauważcie tak samo jedną sprawę, że w jednym obwodzie wyborczym, przykładowo na osiedlu, niech to będzie Długa czy Słoneczna, obojętnie którym, potrzeby mieszkańców są różne. Tych potrzeb jest dużo. Jeden chce chodnik, drugi chce ulicę, a trzeci chce kapliczkę. Czwarty chce dlatego ławeczkę. Ustalmy priorytety pierwszej potrzeby. Pierwszej jest potrzeby, pilne. Bo to jest pierwsze, pilne, jest. Czyli wodociągowanie i drogi. Tak. W tym momencie to jest, żeby było zapewniona woda Państwa, i bezpieczeństwo mieszkańców. To tak jak żeśmy ustalili, Rada ustaliła, że wodociągujemy gminę, więc róbmy to, a później, jeśli zostanie to... Dzielmy kasę. Dokładnie. Dzielmy, tak, dokładnie. Coś było, dokładnie, jakieś priorytety. Ale zabezpieczenie pierwszej jest potrzeb, przede wszystkim. Stwierdziliśmy, że wodociągujemy, róbmy to. Dokładnie. Dokładnie. Dlatego tym sposobem ja wstrzymuję inwestycje w Jasienicy w Domu Kultury. Dokładnie. Przekładam na następny rok. Nie 16, tylko 17. Chyba, żeby się okazało taka sytuacja, że okaże się, że dostaniemy, gdyby było 85% dofinansowania, no i tutaj do tego Domu Kultury i do Jasienicy, to wchodzimy w to. Nie, no tak, jak dofinansowanie. Tak, tak, że tutaj jest, nie mówmy, że nie zrobimy tego i sztywno tutaj kolegę stawiamy w sytuacji takiej, że nie będzie. Szukajmy dofinansowania. Jeśli znajdziemy, ten temat ruszamy i tu nie polega dyskusji. Tylko że... Ale 100% nie będziemy łożyć w to. To na pewno w to nie wchodzimy. Proszę Państwa, na ten każdym obecnym etapie jest kwestia zrobienia projektu. Żeby o czymkolwiek mówić dalej, to jest kwestia zrobienia projektu. Tak. Proszę Państwa, zarówno na salę w Kozłach, jak i tutaj. Zapewne, ty Zbyszku, zapewne... Sala tak w Kozłach jest bez dyskusji niepotrzebna. Pamiętacie okres, gdzie były świetlice wiejskie, bardzo i w Jaźwiu, i w Jasienicy, i one padły. Ja się obawiam, czy jak pobudujemy tak te ośrodki kultury, te domy kultury, Miące, tu Jasienica, tu Jarzębia, czy będziemy w stanie później to utrzymać? Dokładnie. I czy to nie będzie sytuacja dokładnie podobna? Tak. Bo już ten temat przerabialiśmy. Pięknie mówisz Dom Kultury, ale chodzi po prostu o salę z prawdziwego zdarzenia, żeby wieś mogła gdzieś się spotkać, żeby mogła działać Jarzębinowa Wioska, żeby mogli tam w tej sali pracować, prowadzić aktywność, którą już i tak prowadzą mieszkańcy w prywatnych domach. Tak, to może tam jakaś biblioteka i przy okazji tego, żeby była jakaś sala. Jaka biblioteka jest? Biblioteka jest w starym domu, drugi raz przeniesiona z jednego z tego domu do drugiego. W tym nowym budynku, jakby był to tam biblioteka. No to jeżeli tam był kolega zapewne tam na gruncie i widział ten budynek. Ten budynek w tej chwili ma ponad 100 lat. Całe, że tak powiem, to drewno, które jest pod spodem, jest spróchniałe totalnie. Ściana to jest deska przybita, jest listwa i czymś otynkowana i położona tapeta. To w tej chwili się sypie. Tamten budynek po prostu jest drewniany stuletni. No już nikomu nic nie muszę dodawać, gdzie był państwowy budynek, nie prywatny, przez 100 lat funkcjonujący i był w państwowy sposób zadbany. No. To już każdy ma wyobrażenie, jak ten budynek drewniany po 100 latach wygląda. No tym bardziej, że nie ma co zbytnio długo czekać, bo to no słusznie mówi, że się rozwala, ale trzeba szukać dotacji. Od tego zaczynać i wtedy mamy temat rozwiązany. Dobrze, bo ze środków własnych to nie. Więc ja wiadomo, nie widzę. To co kolega tu mówi, jedziemy z wodociągami. Posłuchajcie. No i szkoła. Projekt 17 w szkołę wprowadzamy tutaj do tego. Projekt tej uchwały już jest wstępem, że coś się zaczyna dziać w Jarzębiu-Łące. Także został przejęty. Następny projekt uchwały, proszę Państwa, w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej, położonej w mieście Tłuszcz, przy ulicy Szkolnej. To chodzi o Dom Kultury. I a bo tutaj, to jest nieuporządkowana stan prawny tam. Tak, bo tutaj burmistrz czyni starania, aby ten starosta wołomiński przekazał mnie Tłuszcz w drodze darowizny. Także tutaj troszkę tak to zaszłości, prawda? Ale nie ma co wypominać. Ostatni projekt uchwały to w sprawie zmiany uchwały numer Rady Miejskiej w Tłuszczu 30 grudnia 2014 roku dotyczącej wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. I tutaj, proszę Państwa, to jest ta uchwała dotycząca przejęcia budynku PKP, prawda?
tylko tam należało dokonać zmiany, że wyraża się zgodę na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz spółek i wymienione są te spółki. A tam wcześniej nie było wymienione tych spółek. Zmieniły się nazwy. Zmieniły się nazwy, tak. Czy to już wszystko? Interpelacje radnych, tak. Proszę bardzo, no. Koledzy, macie. Krótka sesja. Ze względu na to, że siadę. I teraz tak, proszę Państwa, materiały na sesję mamy pokrótce omówione. Wiemy, co się będzie działo. Opinie mamy Komisji Ładu i Porządku do Komisji Budżetowej. Tak, tak, tak. Także tutaj kolega nie pilnuje tych spraw budżetowych. Kolego Jusiński. No jest, nie jestem sam. Jest koleżanka właśnie. Tak, także sobie radzimy sobie. Na razie się nie sprzeczamy, nie ma proszę Państwa, proszę Państwa, mieliśmy ostatnio tą wyjazdówkę, prawda? I tak, byliśmy w Przoku i nie ma mowy na razie o przeniesieniu gdziekolwiek indziej tego Przoku, no bo raz, że nie ma miejsca, to możemy na ten temat jeszcze dyskutować i zastanowić się, gdzie ewentualnie można by było usytuować ten Przok. Widzieliście Państwo, jak to wygląda? Co do tych... jakie tam miały być te zwierzątka? Różne, nie widzieliśmy. Różne. Ogólnie gryzonie. Cała gama. Tutaj Zbyszek stwierdził, że jeśli są pszczoły, to... Zabierze. Bo były tam, prawda? Ale spuszcza pszczoły. Że to nie może być zanieczyszczone, kiedy są. I tak, i tam należałoby doposażyć ten Przok w kontenery specjalistyczne na odpady inne niż niebezpieczne. Tu chodzi o tak samo i o oleje. Tablice informacyjne, że przydałaby się większa jakaś tablica informacyjna, że to jest Przok, od kiedy czynne i taki regulamin. W trakcie budowy są wiaty w tej chwili. Pojemniki także... są teraz tak. Już nawet już widać. Tak. To był tak. Teraz, to już stoją fajnie wygląda. Szlaban w bramie wjazdowej. Tak samo. Zresztą wnioski do budżetu są z Przoku, są złożone już do pani skarbnik tutaj do. Także to będzie na pewno rozpatrywane. Nie wiem, czy te pieniądze będą przyznane, czy nie. Czy jest prośba do radnych, żeby jednak się przychylić, żeby te pieniądze były. Jeśli mieszkańcy chcą, żeby to uporządkować ten Przok, to niech to funkcjonuje już na jakimś tam poziomie. Przydałyby się tablice informacyjne przy każdym pojemniku, tak, bardziej tak. Stabilne takie, żeby były czytelne, żeby ludzie nie mylili. Muszą wiedzieć, że to są segregowane odpady, a nie zmieszane i tym podobne. A co do tych dróg, to może zrobimy sobie teraz, proszę Państwa, przerwę i takie wnioski od razu tutaj wypiszemy i damy do protokołu tu naszej koleżance. Dobrze? Dobrze. Może być przerwa. Przypominam, że posiedzenie następne w komisji 4 listopada, godzina 10.